zapominasz o wszystkim na świecie. Tu jakby przyjeżdżają przeróżni kierowcy z całego świata. Ostatnio mieliśmy szejków z Emiratów Arabskich, którzy wcześniej sobie wynajęli rajdówkę, wszystko było opłacone, pojeździli sobie cały dzień, przylecieli w ogóle do nas w tych białych prześcieradłach, nie wiem jak to się nazywa. Nigdy na pewno takiego nie będę nosił, bo wszystko zostanie wydane, jakbym zarobił na rajdy. Tak. Pojeździli sobie cały dzień. I co? Ja byłem, pamiętam, jakieś tam 300 metrów od głównego miejsca, gdzie oni stali z całym parkiem serwisowym i tak dalej, bo furę, którą wynajmowali, przywiozła zewnętrzna firma. I stałem sobie gdzieś tam z boku, te 200-300 metrów dalej i widzę, że skończyli jeździć, podchodzą do swojego samochodu, otwierają bagażnik, wyciągają reklamówkę. I w tej reklamówce zaczynają rozdawać pliki pieniędzy wszystkim serwisantom, mechanikom. Wow. Tu cyk, 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 cyk. A w sumie to weźcie sobie to. Ja tam tak podchodzę. Żeby mnie ktoś zobaczył. No, nie wiem, mega mi się podobało, ale nie wiem, jaki trzeba mieć budżet, bo wszystko było wcześniej zapłacone. A oni jeszcze po 5000 euro każdemu tam i w sumie weźcie sobie tam. Świetnie.